Oto jest szkoły próg. Dzień ten fajnie nam przeleci. Lecz ten pijak kozi róg. A w żołądku coś mnie kręci. Dlaczego taki luz w sobie masz? Głęboki weź wdech i radę dasz. Strategię mocną mamy przecież swą. Dam radę, dasz radę, bo przejdziemy przez to razem. Dam radę, dasz radę i nie damy się. Zespół nasz, super team i polegać możesz na nim. Wspieramy się, ja ciebie, a ty mnie. Wszystko uda się. Wrogów gdzieś czeka stuk. Ktoś mnie zaraz zamknie w szafie. Losy nie znajdę tu. Ten automat mi połknął kasę. Pizzy pragnę, że orety. W szkole przecież pyszne masz spaghetti. Wspieram ciebie, a ty wesprzesz mnie. Wszystko uda się. Wszystko uda się. Wszystko uda się. Witam, nazywam się Świetniak. Najważniejsze sprawy. Z tyłu są soki, częstujcie się. Na ławkach kartki z waszymi imionami. W motywy Eryka Twardziela. Świetny program. Z Erykiem bardzo się przyjaźnimy. Wow! Widzicie? A nie mówiłem wam, że nie ma co pękać? Proszę pani, nie mogę znaleźć ławki. Chiryk Harmidomski. O! Aha, to cię mam. Zdaje się, że jesteś w klasie pana Bolhofnera. Jest moje opakowanie po budyniu. Dzięki, że je znalazłeś, ty leszczu. Och, Kornel. Cisza! Słuchać mi! Nazywam się Bolhofner. Nie spędziłem 15 lat w wojsku, a potem jeszcze 2 w aktywnym wulkanie, żywiąc się tylko jaszczurkami i pomeksem, żeby teraz pomiatała mną zgraja cymbałów! To jaki plan, Hirku? Potrzebujemy cię w klasie, bez ciebie wszystko się sypie. Ca, trzeba nas było widzieć, jak próbowaliśmy posklejać projekt grupowy. Ten pan ma plan! Po prostu poproszę Dyrę o przeniesienie do waszej klasy. Ta, no nie wiem. Myślisz, że na to pójdzie? O, błagam. Mam dar przekonywania. Pani Stefa? A skąd, ptysiu? Jestem Stenia, siostra Stefy. I przykro mi, ale pani dyrektor jest bardziej zajęta niż rój pszczółek w porze kwitnienia lipy. Sprawdzę, kiedy będzie wolna. W Boże Narodzenie. Następne. Słodkie pianki. Obiad. Znów mielone? Ach, Steniu, czy nie prosiłam stołówki wyraźnie, żeby we wtorki nie podawali mielonych? To samo mam w domu. 2 dziennie nie zjem. A co to? Zmęczeni tym samym nudnym lunchem? Restauracja za stołem Henia zaprasza z tą ulotką przystawka gratis. Steniu, wychodzę ze szkoły na lunch. O, witam panią dyrektor. Nie wiedziałem, że pani tu jada. Chirek Harmidomski, pani nowy uczeń. A mój tata jest właścicielem tego przybytku. Pieczone łódeczki ziemniaczane? Moje ulubione! No, drugie ulubione, zaraz po... Kąska jalapeno? Przygotowałem się na wszelki wypadek. A skoro panią mam, to jest parę kwestii, które chciałbym przy okazji poruszyć. Przedstawiam 876 powodów, dla których nie powinienem być w klasie pana Bolhofnera. Po pierwsze, niebezpieczne środowisko ze względu na wysokie ryzyko pokąsania przez piranie. Numer 765. Wysoka temperatura negatywnie wpływa mi na percepcję. I co pani na to? Mówię tak! Tak! To najlepsze kąski w mieście! Nie, pytałem o moją zmianę klasy. O, nic na to nie poradzę. W klasie pani Świetniak nie ma już miejsc, przykro mi. Ale to pyszne. Poproszę jeszcze to samo. Gabinet dyrektora. Hirku, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Udowodniłeś mi dziś swoją determinację, więc uruchomiłam znajomości, żebyś dostał to, na czym ci zależy. O, dziękuję, dziękuję. Moi przyjaciele będą przeszczęśliwi. Dostaniesz swoją chłodniejszą klasę, etc., etc. Darmowe kąski dla pani dożywotnio, pani dyrektor. Bo będziesz się uczył w nowej szkole po drugiej stronie rzeki. Że co? W nowej szkole?
Kanadzie, witam cię! To cudowny zimy czas. Na łośka wskakuj już, bo jest tuż, tuż. Tak podróżuje każdy z nas. Chipsów dziwny smak kosztują grosze, a to znak, że wiatry silne, silne chino klecą, włosy rozwiewają. Pokochasz wnet. Gliny, sosy, mleko też, a o poranku mrozu dreszcz jest straszny, więc nie grzeje cię ta pieśń. Więc zapomnij ciepło USA i tak jak my się ciesz. W Kanadzie rozgość się, to ucieszy cię. Tu ciepła nie zaznasz już, a nawet z nosa leci mróz. Witam cię w kanadyjskim śnie. Putin przepyszne tutaj masz, kwiat hokejowych krążków znasz. W klonowym kąpać syropie się każdy chce. W Kanadzie witam cię. Łyżwy zamiast butów włóż, słoneczka, zachód tuż. Tu bobry oraz trwali brać, tak samo wyglądają już. Drużyna baseballowa jest, lecz nie pamiętam gdzie. Trudno piłkę znaleźć, gdy lawina tak przysypie cię. Gdy znów przysypie cię, przysypie cię, przysypie cię. O nie, o nie, o nie! Domem mym Kanada jest, Kanada jest. Topki, any, ady, a hej, ej, 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 hej! Laso, poznajcie naszego nowego ucznia, to jest Hirek. Siema, chłopie! Witaj, Hirciu! Akurat zdążyłeś na matematykę. Świetnie, już wyciągam zeszyt. O, nie ma potrzeby. Uwaga, wszyscy stroje! Masz, Hirku, ty bronisz. Ja nawet nie umiem w to grać. Zadanie. Jeżeli Sonia uderzy 10-kilogramowy krążek z siłą 4000 funtów, to ile czasu ma Hirek, żeby zastopować strzał? 2 mikrosekundy! Brawo, Soniu! I świetny strzał! Trafiłaś prosto w sedno! Cześć, stary! Czarek, jest tu ze mną cała paczka! Przywitajcie się! Ja się mam! Cześć, Hirek! Hirek, mamy ZPT razem! O, fakt! Ale musicie przyjechać do Kanady. Moja szkoła gra niedługo mega ważny mecz hokejowy, a my dopilnujemy, żeby się nie odbył. Jak ten plan wypali, wykopią mnie w podskokach i wrócę do was. Oddawaj mi to! O, na wielkie rogi łosia! Co tu się dzieje, ej? O nie, to pan dyrektor! Nakrył nas pan! Czy ty wiesz, co zrobiłeś? Przepraszam, panie dyrektorze, chyba jestem urodzonym rozrabiaką. Nic na to nie poradzę. No trudno, na bank mnie pan wywali, więc od razu pójdę po rzeczy. Nie, uratowałeś mnie! Naprawdę? Właśnie schodziłem, żeby osobiście stopić lód. Łatwiej było włączyć ogrzewanie. Ale suszarką też spoko. Tak między nami, ten mecz hokeja to dla mnie istna zmora. Trenerem naszych rywali jest mój starszy brat Gniewko. I co roku, niezależnie od tego, kto wygra, ja dostaję pomeczowy wycisk. Ale panie dyrektorze! Tym się nie przejmuj, chłopaku. Wezmę pełną odpowiedzialność za ten kociokwik. A teraz odlot, to znaczy znikaj po kanadyjsku. Przekażę wszystkim, że mecz odwołany. Słuchajcie, próbowaliśmy wszystkiego. Może pora się z tym pogodzić. Nie będziemy razem chodzić do liceum. Hirek, no ale to jak my to przetrwamy? Będziemy musieli. Przywykniecie, że nie będzie mnie tu na co dzień. A ja spróbuję przywyknąć do Kanady. Zwyczajny dzień za dniem, ha? Widzicie, już do niej przywykam. To na razie. Trzymaj się, Hirek, na tej dalekiej północy. Może koleżce pomogę? A co wy tutaj robicie? Wiesz, przemyśleliśmy to, co mówiłeś i masz rację. Damy jakoś radę. Począwszy od pierwszej międzynarodowej wymianki śniadań. O, dzięki. Jesteście świetni. Ja mam masło, a wy co macie? Odpalam węża z syropem klonowym. Ja może dzisiaj podziękuję za syrop. Trochę mi się już przejadł. Czemu wszyscy się na nas gapią? Bo nie mam wąsa? Hieronimie Harmidomski, na mocy kanadyjskiego kodeksu syropoklonowego, zostajesz niniejszym wydalony z Kanady. Bardzo nam przykro. Na 3 lata? To cała szkoła średnia! No to wracam do domu! Hurra!